Dla tych wszystkich, którzy uważają, że nakręcenie filmu na podstawie komiksu superhero to takie proste i ten Marvel to naprawdę, naprawdę to jest głupi Marvel, gdybym ja mógł, dostał 150 milionów dolarów, to zrobiłbym to lepiej. Mam dla was kontrprzykład, nazywa się Bloodshot. Bloodshot na podstawie komiksu Valianta z Vinem Dieslem. Też mamy historię kolesia, który jest super żołnierzem, też mamy przeciwników, wojsko, leczenie się i inne pierdoły, a dostaliśmy naprawdę jedną z najbardziej nudnych, wypaczonych, żenujących, słabych, przypominających pierwszy odcinek jakiegoś słabego serialu z lat 90. film, w którym nie ma za grama duszy, serducha ani myślenia. Za to znajdziecie mnóstwo, naprawdę mnóstwo nudy, sztampy, ziewania i ogólnie rzecz biorąc przewracania oczami, jak naprawdę można było zepsuć tak cudowny materiał źródłowy. Technology in your veins. You have an army inside you that will not only make you stronger, it will heal you instantly. Bloodshot to jest komiksowa seria o super żołnierzu, który właściwie nie ma swojej pamięci, nawet nie wie kim jest. Został tak specjalnie zbudowany, bo to jest ziomek, który ma w sobie tak zwane nanity. Nanity są takie malutkie, malutkie, mikroskopijne potworki, które go leczą. One są w jego krwi, one go leczą, one potrafią mu dać super siłę i tak dalej. No nie przyznajmy, że super, ale większą zdecydowanie siłę, więc prawie jest niezniszczalny i dlatego był wysyłany przez prawie rządową, tajną rządową, około rządową organizację, żeby zapobiegać jakimś konfliktom, żeby także robić brudną robotę. Wiadomo, był od zabijania. Jedną z najfajniejszych rzeczy w tej postaci było to, że on niekoniecznie miał sumienie, nie wiedział kim jest, więc nie wiedział co jest prawdą, co nieprawdą, nie wiedział kto go oszukiwał, kto go nie oszukiwał. I tutaj naprawdę było kupa mięcha. Dla osoby, która nie znała komiksu, samo powiedzenie Bloodshot nic nie mówi, więc tutaj trzeba było się napracować, robiąc ekranizację, żeby to dobrze sprzedać. Wziął się za to Jeff Wadlow i właśnie Vin Diesel, który sam był producentem tego projektu. Jeff Wadlow to jest scenarzysta, który nawet w tym roku jeszcze widzieliśmy jego Wyspę Fantazji, a przedtem widzieliśmy Prawdę czy Wyzwanie. Czyli człowiek, którego ostatnie dwa filmy, które napisał, to są kompletnie żenujące, kompletnie nieudane projekty. Zatem kurczę, no byłoby już prawdopodobnie źle. I jak oni wzięli się za przepisanie tego komiksu, żeby to było coś ciekawego. Dostaliśmy oczywiście kolesia, który jest oszukiwany przez jakąś wielką prywatną korporację, który tęskni za jakąś tam kobietą i ma oczywiście wyrzuty sumienia. Mamy oczywiście kogoś, kto się w tym naszym biednym Bloodshotzie zakochuje, więc mu pomaga. Mamy tak naprawdę zakończenie, że oni wyruszają w jakąś tam misję. Naprawdę to wygląda jak pierwszy odcinek miernej podróbki. Wiecie, czy mi się to kojarzyło? Renegata. Bo pierwszy odcinek, pilot serialu Renegata też był jakiś taki, że się budowała ta ekipa ludzi, którzy będą jeździć po Stanach Zjednoczonych i dzięki temu będą pomagać ludziom. I tutaj jest troszeczkę podobnie. Ale tym, co decyduje o upadku, przynajmniej dla mnie, totalnym upadku tego filmu, jest naprawdę kroczek po kroczku każdy kolejny jego element. Element pierwszy. Główny bohater grany przez Vina Diesla. Po pierwsze, Vin Diesel w tym filmie, ja nie wiem, czy jest lepszy film, by pokazać, jak bardzo ten aktor się nigdy nie stara. On właściwie od lat 90., naprawdę, bo wystąpił w Szeregowcu Ryanie, miał taką malutką rolę, od tego czasu może ma dwa projekty, gdzie zrobił coś więcej aktorstwo. Miał jeden, gdzie był mafiozem i obrońcą, który się bronił, zapuścił nawet włosy tej roli. A poza tym, jak przelecicie całą jego filmografię, to jest po prostu prężę muskuły, mrużę oczy, gadam bardzo, bardzo niskim głosem i tyle. On miał troszeczkę jeszcze charyzmy na początku, jeśli chodzi o pierwszych Szybkich i Wściekłych. Nie było tam dobrego aktorstwa, tylko charyzma. I na początku pierwszego Rydyka, może nawet Kronik Rydyka, ale to już tyle. I od tej pory to jest po prostu odcinanie kuponów i zarabianie hajsu na tym, że mam świetny głos, więc mówię, jestem Groot. I tutaj on jest aktorem jednej miny, naprawdę, on jest ciągle tylko... Po drugie jest aktorem, nie umiem mówić. To jest niesamowite. Facet ma genialny głos, a on nie jest w stanie wypowiedzieć jednej linijki w jakiś normalny, zrozumiały sposób, ponieważ mu się wydaje, że jego aktorstwo, jego bohater, to jest facet, który albo wrzeszczy, albo... Ja nawet nie powiem, że on szepcze, bo on po prostu też po angielsku mówi mumble, on tak se pleni trochę. Coś się... Ej, słuchaj, coś się stało. Sylvester Stallone mógłby go uczyć dykcji. Arnold mógłby go uczyć akcentu. To jest niesamowite, jak zły w tym filmie jest Vin Diesel. Przede wszystkim jest zły, bo wiecie,
Są aktorzy, którzy są źli, na przykład przesadzając. I ja nie mam z tym problemu. Czasami naprawdę bierzesz sobie Jeremy'ego Ironsa w latach 2000, on szaleje. Bierzesz sobie Jeremy'ego Ironsa w Dungeons and Dragons i on jest... Wiecie, cała ekspresja. I to nawet jest zabawne. Czasem to oczywiście nie pasuje do filmu, ale jest zabawne. A tutaj mamy Vina Diesla, który najwyraźniej przez cały film chodzi. Czasem zabija. I to jest koniec jego roli. O co... chodzi. To wygląda tak, jakby on naprawdę dostał te pieniądze i powiedział, dobra, no walę to, sprzeda się to, ponieważ ja jestem sobie 50-letnim przypakowanym ziomkiem i tyle. I tutaj już, pamiętajcie, oglądasz dobry film superhero dla głównego bohatera, dla Benedicta Cumberbatcha, mimo tego, że historia w Doktorze Strange nie jest najciekawsza, jest recyklingiem na przykład Ironmana. Oglądasz to, ponieważ ten facet jest charyzmatyczny, jest ciekawy i tak dalej. I superhero musi się sprzedać charyzmatyczną postacią, bo rzadko kiedy dostaniemy znakomity scenariusz. Zatem już mamy ogromną górkę do przeskoczenia, ponieważ nie jest nic ciekawego w tej postaci. Ale druga rzecz to jest to właśnie, że zamiast zrobić coś ciekawego, jeśli chodzi o scenariusz, czyli na przykład zrobić z naszego Bloodshot'a kogoś negatywnego. Może on pozabijał, może jest moralnie szary i my nie wiemy, w którą stronę go popchać. Nie, robimy z niego zwykłą ofiarę, która została oszukana przez wielką korporację, rozkochał w sobie jedną postać, ta postać pomaga mu uciec i on odkrywa swoje korzenie i szuka swojej pamięci. Jezus Maria, ile razy takie rzeczy mieliśmy? Ile razy takie rzeczy mieliśmy, że ktoś na kimś robi tam eksperymenty, a tak, ojeju, robię na tobie eksperymenty, ojoj, ja się w tobie zakochałam, wypuszczam cię. Zatem nie mam tutaj w ogóle tego elementu takiego, który był intrygujący w Bloodshotcie, bo w Bloodshotcie było właśnie to intrygujące, że on nie jest moralnie dobrym facetem, plus, co jest moim zdaniem bardzo ważne, te nanity na niego wpływały. To były no, prawie istotki jakieś tam, które miały swój mały rozumek i one na niego wpływały, jemu odwalało, on tracił siebie, on stawał się maszyną do zabijania i tak dalej. I on chciał się ich pozbyć, bo one miały taką żądzę krwi. Zresztą w nowej serii w Bloodshot Reborn ten element jest niezwykle fajnie ogrywany i to naprawdę jest, że próba poszukiwania człowieczeństwa to jest próba opanowania tej żądzy krwi, która jest w tych nanitach. Tutaj oczywiście nanity są niczym. One po pierwsze wstrzykuje się do ciała i je zużywasz. Po co? No, i gdzie tutaj jest superbohaterstwo? Superbohaterstwo polega na tym, że ja mam te nanity i one są niezniszczalne. Zresztą jeżeli one mnie naprawiają, no to one są niezniszczalne, samoreprodukują się, bla bla bla, coś w tym rodzaju. A tutaj nie. Ten wątek, ten element tego wpływu eksperymentu na niego wykasowany. Zauważcie, jak w wielu filmach, jak w wielu historiach bohaterskich jest to często dobrze ogrywane. Czasami lepiej, czasami gorzej. W Loganie mieliśmy to, że ja jestem mordercą, jestem potworem i szukam swojego człowieka. Człowieczeństwa. Tutaj mogliśmy grać dokładnie tym samym, kompletnie tego nie robimy, zatem fabuła po prostu idzie najprostszymi rozwiązaniami. Tak samo nie dostajemy tego fajnego grania, naprawdę, jesteśmy w komiksowym filmie, moglibyśmy zrobić spokojnie nanity, które mają swoją postać, które mu mówią w głosie, inny głosik, który mu coś podpowiada, nie ma problemu, nic z tego się nie znalazło w filmie. Ktoś mi powie, no dobra, no ale to jest komiksowe, autorzy tego nie znają, no, zwykły widz tego nie będzie wiedział, ale zwykły widz kupi najgłupsze, kupił Vina Diesla jako gadające drzewo. No to naprawdę nie kupi go jako gadającego z samym siebie mordercę? Naprawdę? Jeżeli to ma być kino komiksowe i mamy zarobić hajs, to musimy zrobić coś, co widz nie będzie mówił, o Jezu, Renegat, odcinek pierwszy, 1992 rok. No, wiecie o co chodzi. No ja idę do kina, więc płacę. Ja płacę za to VOD, a tutaj, a nie, że leci to w telewizji śniadaniowej i oglądam tylko dlatego, bo akurat kończę kanapkę. Nie tak sprzedaje się filmy. W tej samej fabule mamy także oczywiście ten motyw, że on jest stworzony jako broń, ale on nie chce być bronią. Znowu Logan Wolverine się kłania, mimo tego, że kurczę, w komiksach, gdy on był po prostu tą bronią, było znacznie lepiej. Oczywiście, znowu, to nie jest też rządowa akcja, czy też jakaś anonimowa organizacja, tylko to jest wielka kapitalistyczna firma i jeden zły człowiek na czele tej firmy. Bo to rzeczywiście, to nie może być tak, że to jest cała armia amerykańska i tak dalej, że to nie jedna osoba zadecydowała, że mamy jakąś szarość moralną. Nie, to musi być klasa B, klasa C, kina bez dwóch zdań. Zresztą podobnie w drugą stronę, ponieważ ten motyw, który jest tutaj wrzucony, ten motyw miłosny, który wepchnięta została Eiza Gonzalez. Dziewczyna ma 20 lat. Ona ostatnio grała w Hobbs & Shaw, ona grała też w Baby Driver śliczną, tylko Honey coś tam, nie pamiętam jak on się nazywał, ale dziewczyna jest genialna, naprawdę. Ona tutaj musi
musi wypowiadać tak żenujące teksty. Właściwie połowa jej roli polega na tym, ubierz coś seksownego, najlepiej, żeby ci odkryło tutaj i cycki były wypchane do góry. Jesteś co prawda żołnierzem, ale twoim pierwszym zadaniem jest pokazać się jak najseksowniej, a potem po dwóch interakcjach z facetem zakochać się w nim, bo on nie miał wyboru. I jeżeli jest jeden pozytyw tego filmu, no to to jest Eiza González, tylko dlatego, bo to jest kobieta, która jest oszłamiająco piękna. Ale no jeszcze aktorsko nie. Na razie do tej pory wciąż Baby Driver jest jej najlepszą rolą, ale skoro to jest tak młoda dziewczyna i tak szybko z Meksyku, bo ona w Meksyku w hiszpańskojęzycznych produkcjach grała, przebija się do mainstreamu, to ja naprawdę chcę zobaczyć więcej jej rólek. Swoją drogą, Florence Puchy i te wszystkie inne jaracie się blondynkami bladymi, które mają najczęściej brytyjskie korzenie. Fuck it! To, co grać musi Eiza González, jest dużo trudniejsze. Dużo trudniej w gównianym filmie się wybić jakkolwiek, niż dostać najlepszego reżysera i tak dalej i mnóstwo krytyków, którzy się do niej spuszczają. Z całym szacunkiem, Florence Pla, Eiza González, mua. Ale cały czas narzekałem na fabułę, rozwiązania i tak dalej. Okej, ja już słyszę wasze głosy, to jest film, gdzie mają się napierdzielać, wybuchy, krew. Spoko, rozumiem. Jeżeli chodzi o sceny akcji, to są one... Nie wiem, czy słowo żenujące jest tutaj odpowiednie. Na pewno nudne, na pewno jest ich mało, na pewno są źle kręcone. Mamy to, co oczywiście nie działa, czyli nawet troszeczkę shaky cam i bardzo dużo cięć w wąskich jakichś korytarzykach, gdzie mamy Vina Diesla, który uderza, a potem mamy cięcie. Nawet mamy, tutaj jest twarz człowieka, tutaj jest Vina Diesla, ręka. My widzimy to, że jeszcze to nawet nie doszło. Czyli to cięcie nie jest tu i potem cięcie z odrzuceniem. Nie, cięcie jest tu, a potem cięcie jest z odrzuceniem. Czyli słabiutkie są te cięcia, słabiutki jest ten montaż i te sceny walki nie są fascynujące, nie są ciekawe, nie są interesujące. Szczególnie też prawie na samym początku jedna z pierwszych rzeczy, którą robimy, jest taka, że Vin Diesel praktycznie nie czuje bólu, żadnego bólu, ani właściwie jest nie do zabicia. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą pokazujemy. Skoro tak, to potem przeciwnicy jego no, nie robią mu na nim wrażenia. I gdyby nie robić z niego aż takiego BDS-a na samym początku, tylko na przykład budować i tak dalej, dużo łatwiej byłoby wywołać jakieś emocje, jeżeli chodzi o same walki na końcu. Nie, ktoś powiedziałby, że tutaj jest fajnie, bo jest rozpierducha, bo rozpierducha jest w jednej scenie, która była w zwiastunie. Scena ta jest przeciągnięta na dobre 10 minut. Nie wiadomo po co. Tych właśnie przeciągnięć jest tak dużo i tak bardzo złymi tekstami z seriali właśnie lat 90. wyrwanymi i to niemówionymi z żartem. Nie ma tutaj tego poczucia samoświadomości, że okej, robimy gówno i będziemy się tym gównem bawić. To co mówię, Jeremy Irons, który w ten sposób gra. Vin Diesel w każdej kolejnej scenie udaje, że jest poważnym człowiekiem. On nawet nie próbuje zrobić tego, że puszcza oczko do widza, że to jest tylko zabawa, że to wszystko jest w takim wielkim nawiasie. Zatem nawet jeżeli wchodzisz do tego filmu i myślisz sobie, okej, ja chcę zobaczyć dużo fajnej rozpierduchy, że tu ręka odrasta, coś tam. To nawet takie sceny, gdzie on dostaje po twarzy, to te efekty są słabe. Tutaj jest jedna scena, że on mu odstrzeliwuje i jest specjalnie kamera na nim, zaczyna mu to wszystko odbudowywać. Oczywiście raz mu to odbudowuje przez sekundę, a raz przez 5 minut, więc jest to znowu irytujące. A gdy chcemy już zobaczyć coś fajnego, no widać, że Vin Diesel nie radzi sobie fizycznie, po prostu. Te kręcenie jego walki wygląda tak, jakby on miał jakiś problem fizyczny, żeby utrzymać, nie wiem, tempo, albo żeby mieć kondychę idealną, żeby pobić się z kimś ładnie. Eiza González po raz kolejny ma jedną czy dwie sceny, gdzie ktoś ją oczywiście pewnie zastępuje, gdzie musi coś tam zrobić i to wygląda dużo lepiej. Zatem ludzie, aktorstwo, o Jezus Maria, żenuła. Jeżeli chodzi o poziom fabuły, to dawno nie widziałem czegoś tak wtórnego, tak nudnego, tak przewidywalnego. Jeżeli chodzi o efekty specjalne, jeżeli chodzi o zapamiętywalność czegokolwiek, nie ma. Ja naprawdę po tym filmie, ja nie wiem do czego miałbym wrócić, jako na przykład powiedzmy, że zbudują z tego sequel, bo oczywiście jest tutaj zapowiedziany w pewnym sensie sequel, ale są zapowiedziane tak żenująco, że znowu to nie jest nawet tak, że że to jest coś ciekawego do zrobienia. Wiecie, bo jedną z najfajniejszych rzeczy jest to, że trafia się jakieś większe zagrożenie albo jakiś problem egzystencjalny. To jest takie fajne akurat w Bloodshotcie, że gdybyśmy mieli skończenie filmu, gdzie on wciąż nie wie, jaka była jego przeszłość, wciąż nic nie wie o sobie i tak dalej i nie wie, czy to, co zrobił, było dobre czy złe, mamy fajny materiał na przyszłość. Co więcej, jeżeli mamy te nanity, które wciąż są w nim i ciągle ryją mu banie, to znowu możemy iść dalej. Tutaj poszliśmy w historię, która się kończy tak, że on siedzi sobie
sobie z tą swoją Eliską, gada sobie z nią i my nawet nie wiemy, czy on jakiegokolwiek ma w sobie jeszcze Nanita. Prawdopodobnie nie, przynajmniej nie jest to w ogóle pokazywane. I końcówka jest taka, że to jest po prostu dwójka ludzi, jeden facet po 50 i 20-letnia dziewczyna, którzy lecą na jakiś cruise i będą się na nim uprawiać seks. Aha, super, to jest naprawdę coś, czego ja potrzebowałem w takim filmie. Zatem naprawdę to jest najgorszy film superhero, jaki widziałem od dawna. I wiecie, czego w nim najbardziej brakuje? Najbardziej. Tego, co w tamtym roku w Hellboyu było. W Hellboyu, nieważne ile razy się potykał i wyryżnął o mordą o chodnik, to widać było, on wstawał z uśmiechem, zęby wypadnięte i mówił, robimy to dalej. I widać było pragnienie, miłość, chęć, to, że oni chcieli coś fajnego zrobić. A tutaj widać, zróbmy to, kurczę, już skończyliśmy nagrywanie, no wróćmy to do kina, bo to bez sensu. Naprawdę, cieszmy się, właściwie Vin Diesel się pewnie cieszy, że to nie trafiło do kina, bo ludzie by wyśmiewali tę rolę jeszcze przez kawał roku i na pewno dostałby nominację do Złotej Maliny. Nie polecam, nie oglądajcie, jest to na VOD gdzieś, naprawdę omijajcie ten film szerokim łukiem. Jestem tak w takim stanie że nawet nie polecam wam, brońcie Vina Diesla czy coś tam. Nie brońcie, bo ja tylko będę jeszcze bardziej musiał sobie przypominać kolejne głupie sceny w tym filmie, albo sceny, gdzie robiłem po prostu i tyle. Zatem dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, zapraszam na kolejne, oczywiście zapraszam na kanał social media, Brud z Kosmosów, Instagram, wszystko. Oczywiście najważniejsze, subskrybujmy kanał, żebyśmy mogli rosnąć siłę. Szczególnie czasy się będą robić pewnie coraz cięższe, więc tylko ci, którzy mają w miarę jakiś dobry kontakt z wami, mogą przeżyć, bo no naprawdę zacznie się robić pewnie chudziutko. Zatem ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie i widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie.